Zapraszamy dziś Państwa na Albaic Stadium, gdzie już za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Czas rozpocząć ostatnią kolejkę grupowych zmagań Mundialu. Reprezentacja Australii zmierzy się z Danią. Drodzy Państwo, z niecierpliwością czekamy na to spotkanie, które powinno nam przynieść dużo emocji i sporo dobrego futbolu. Dla nas również będzie to wyjątkowy moment, bo tylko z takich momentów składają się Mistrzostwa Świata. Zestawienie na pewno dobrane pod kątem ulubionej taktyki z wysoko postawionym pressingiem. Rzeczywiście, sztab trenerski chce, żeby właśnie to było ich znakiem rozpoznawczym. Dopaść rywala z piłką, zmusić go do błędu, wygrać starcie o piłkę. Taktyka stara jak świat, ale wciąż niezwykle skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że wykonawcy wiedzą, co mają robić i staną na wysokości zadania. Rzućmy okiem na pierwszy skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel, w linii obrony Simon Kjær wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Thomas Delaney oraz Christian Eriksen zagrają na środku pomocy. Kasper Dolberg wystąpi zaś w ataku. I gramy. Pierwsza połowa spotkania fazy grupowej Mundialu. Christensen. Simon Kjær. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ma wsparcie, by to rozegrać. Okazja, może być groźnie. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił, co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Eriksen głęboko w szesnastkę rywala. Błąd. Tracą piłkę. Uwaga, może być groźnie. No, ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Strzał, ale obok celu. Nie tym razem. Joachim Meyle zdecydował się na akcję indywidualną. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekłych, Tomku. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. To może być groźne. Będzie kontra.
Teraz poszedł, jest za obrońcami. Gol! O la la! Ryzykował tym wolejem, ale opłaciło się. Palce lizać. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2:1. To musiała paść bramka. Prowadzą zatem 1-0. Goodwin. Thomas Delaney. Dają głupio piłki, nie tracą jej. Wciąż budują tę akcję. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Z narożnika wrzuca głęboko Eriksen. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Do zera. Gramy dalej. Boyle. Tak się powinno stopować ataki rywala. Może robić wrażenie, jak Duńczycy utrzymują się przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na to. Uwaga! Musi to trafić! I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę, a potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sort. Pierwsza połowa meczu na stadionie Al Bayt dobiegła końca. I gramy. Pierwsza połowa spotkania. Proszę Państwa, grają. Rozpoczęła się druga połowa meczu w fazie grupowej Mundialu. Nie daje sobie w kaszę dmuchać.
Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Heibier. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Kontra. Trzeba szybko wracać. Boyle. Goodwin. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. I teraz mamy gwizdek. Spalony. Cóż, no niepotrzebne to odegranie po wyrzucie z autu. Sędzia słusznie dopatruje się offside. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Piłka szybuje w pole karne. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Wrzuca w okolice 11 metra. Źle, nadal jest niebezpiecznie. Eriksen, tu może być gol. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Eriksen głęboko w szesnastkę rywala. Blokuje bez kłopotu. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. No tak to można podawać na Orliku. Łatwy przechwyt. Piłka teraz u Eriksena. Eriksen, tu może być gol. Ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie. Ale zagrożenia bramkowego brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak, jak na załączonym obrazku. Goodwin. Boyle. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, by doprowadzić do remisu. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Zapowiadało się nieźle, ale na zapowiedziach się skończyło. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Posyła teraz ładną i piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Okazja przed nim teraz. Bardzo dobrze. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła. To było ważne zwycięstwo, bo wywalczone w pocie czoła na pewno nie przyszło łatwo. Na czymś takim można budować morale zespołu. Z pewnością jednym z najlepszych zawodników na placu był dzisiaj Christian Eriksen.
dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali. Proszę Państwa.